Dzień dobry, Marcin Gebel. Piątkowe popołudnie, a zatem zaczynamy okolice sportu. Dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego, a więc do tablicy. Drodzy Państwo, wywołujemy Tomka Gielo. Chciałoby się powiedzieć wciąż zawodnika Arget BM Stali, ale w ostatnich dniach dotarła do nas informacja, że Tomek wraca do Ligi ACB, do Ligi Hiszpańskiej, do najlepszej ligi w Europie. Nie ma się co dziwić, ale o tym wszystkim właśnie będziemy z Tomkiem rozmawiać. Cześć Tomek! Dzień dobry, witam wszystkich. Tomek, zanim przejdziemy do tego, że związałeś się kontraktem z Bilbao Basket, chciałem jeszcze na początek zapytać o te minione miesiące, które spędziłeś w Ostrowie Wielkopolskim. Mieliśmy okazję rozmawiać po tym ostatnim meczu, ale to było na gorąco. Domyślam się, że gdzieś na chłodno taka analiza tego, co się stało w ćwierćfinale ze Śląskiem u ciebie w głowie także nastąpiła. Jakieś inne wnioski masz po tych playoffach? Wnioski na pewno mam. Wydaje mi się, że mimo tego tej dramaturgii, tego, że przegraliśmy piąty mecz u siebie, nie przeszliśmy do półfinału, w takiej sytuacji jedyne, co możesz zrobić, to starać się to przeanalizować i sprawdzić, co sam mogłeś zrobić lepiej i co drużyna mogła zrobić lepiej, żeby następnym razem przy takich okolicznościach zrobić to, co powinieneś zrobić. I wydaje mi się, że tutaj zabrakło nam może trochę chłodnej głowy, zabrakło nam troszeczkę większego spięcia. Wydaje mi się, że przez całą serię tą ze Śląskiem najlepiej graliśmy wtedy, kiedy mieliśmy nóż na gardle. I to wydaje mi się, że dlatego mieliśmy na tyle utalentowaną drużynę, gdzie może gdzieś tam troszeczkę nam zabrakło więcej troszeczkę tej koncentracji, bo oddawaliśmy te mecze, które powinniśmy byli wygrać w całej serii, a potem, kiedy już właśnie byliśmy z tym nożem na gardle, nagle wchodziliśmy na wyższy poziom i byliśmy w stanie te mecze wyciągać, przegrywając 2-1, udało nam się doprowadzić do 2-2 na ciężkim terenie we Wrocławiu. I tak samo zresztą ten ostatni mecz, ten piąty mecz, do połowy wyglądało to super, bo mieliśmy ten nóż na gardle, mieliśmy na sobie tą presję. Wyciągnęliśmy ten mecz tam bodajże na plus 14 czy plus 15 punktów. I potem znowu się, wydaje mi się, troszeczkę to rozkojarzenie w naszej drużynie tam wkradło. A z tą koncentracją jest troszeczkę tak, że w sporcie, że to nie jest taki przycisk, który sobie można przycisnąć i włączyć, tylko jak już ta koncentracja raz się straci w trakcie spotkania, to ona już potem nie wraca. I tutaj na własne życzenie moim zdaniem przegraliśmy ten ostatni mecz, dlatego jest to tak frustrujące. Czasu nie odwrócimy, ale tak jak mówię, każdy z nas może wyciągnąć jakieś swoje własne lekcje, własne przemyślenia z tego i to jest jedyna droga, żeby móc dać potem krok do przodu. Sezon Orlen Basket Ligi zakończył się, Trefl Sopot mistrzem Polski, wicemistrzem King Szczecin. Ja o tym mówię, bo podczas tych playoffów, Tomek, mieliśmy okazję rozmawiać i ty mówiłeś też taką rzecz, szkoda tym bardziej, że nie przeszliśmy tego Śląska Wrocław, bo te meczapy, bo ta kadra Trefla Sopot, to jak Trefl Sopot grał, ty mówiłeś często, że nam ta gra bardziej odpowiada niż inne zespoły. Teraz, kiedy już wiemy, że Trefl zdobył mistrzostwo, że po drodze wyeliminował właśnie Śląsk Wrocław, że odwrócił serię z Kingiem z 1-3 na 4-3, podtrzymujesz to, co mówiłeś w trakcie sezonu? No podtrzymuję, tylko że tak powiem, w tym momencie tutaj tylko i wyłącznie mogę gdybać, a w międzyczasie Trefl Sopot cieszy się z mistrzostwa Polski, także tutaj naprawdę możemy siedzieć godzinami, analizować, co bardziej komu leżało. Na koniec końców musisz wyjść na boisko i to udowodnić. Ja osobiście nie miałem okazji nawet zagrać żadnego meczu przeciwko Treflowi Sopot, ale moje przemyślenia były takie, że ta drużyna wbrew pozorom bardzo nam leży i nie udało nam się przejść tego Śląska Wrocław. Mimo wszystko wydaje mi się, że kończąc sezon zasadniczy na trzecim miejscu, powinniśmy byli przynajmniej skończyć na takim samym miejscu play-offy, a tego się nie udało, dlatego patrząc z perspektywy czasu, dla mnie jest taki, no mam troszeczkę żal do siebie, żal do tej całej sytuacji, że tak to się potoczyło, bo zarówno ja, jak i żona spędziliśmy świetne te 3 miesiące w Ostrowie. Nie spodziewaliśmy się, że tak zostaniemy odebrani przez ludzi, przez kibiców, przez klub, przez tak naprawdę wszystkich w Ostrowie, więc mam pewien niedosyt, patrząc na tą sytuację, że nie skończyło się to czymś pozytywnym, nie zwieńczyliśmy tego medalem albo nawet mistrzem Polski, a zamiast tego odpadliśmy w ćwierćfinałach i gdzieś tam no, pozostaje ta lekka gorycz porażki.
A my, Tomek, mieliśmy i żyliśmy jeszcze przez kilka tygodni taką nadzieją, że w nowym sezonie znów zobaczymy Cię w żółto-niebieskich strojach, ponieważ ja tutaj kilkanaście dni temu w tym samym studiu gościłem prezesa Bartosza Karasińskiego. On mówił, że chyba nawet następnego dnia, po tym ostatnim piątym meczu ze Śląskiem Wrocław, spotkaliście się w siedzibie klubu, byliście po takiej wstępnej rozmowie i chęć współpracy z jednej i z drugiej strony była, ale domyślam się, że w momencie, kiedy napływa do Ciebie oferta z Ligi ACB, no to tutaj bliżej Tobie jest jednak do Ligi Hiszpańskiej. Z jednej strony tak, a z drugiej strony, tak już pan redaktor powiedział, mieliśmy tą rozmowę z prezesem Bartkiem i wydaje mi się, że oboje podeszliśmy do tej sytuacji bardzo, bardzo uczciwie, bardzo otwarcie, bo mamy zbudowaną, że tak powiem, jakąś fajną relację. Ja powiedziałem wprost, jeżeli przydarzy mi się jakakolwiek oferta, zanim Stal będzie w stanie złożyć mi swoją ofertę, to na pewno ja dam im o tym znać, nie będę się gdzieś tam ukrywał i dam im, przedstawię im potem sytuację, że a sorry, fajnie było, że chcieliśmy z sobą dalej współpracować, ale w międzyczasie podpisałem gdzieś indziej. Nie, przepraszam. Było to inaczej, kiedy pojawiła się ta oferta z Bilbao, ja zakomunikowałem to w klubie. Oni też wiedzieli, że jakby zarówno ja, jak i moja żona, która jest Hiszpanką, wiedzieliśmy, że jeżeli oferta będzie odpowiednia za ACB i chodzi mi odpowiednio pod względem sportowym, zależało mi bardzo na możliwości, chociaż jeszcze raz pokazanie się w tej lidze hiszpańskiej. Po tym ostatnim sezonie miałem wielki niedosyt. Ciężko, że tak powiem, przeżyłem to zarówno sportowo, jak i mentalnie ten mój okres w Saragosie i znam wiele sytuacji zawodników, którzy jak już raz, że tak powiem, wyjdą z tej ligi ACB, to potem bardzo ciężko jest im wrócić. Więc w moim przypadku, kiedy na wczesnym etapie, bo to było jeszcze w czerwcu, usłyszałem, że jest zainteresowanie ze strony Bilbao, z klubu, który ja znam, od trenera, który wiem, że już mnie chciał w drużynie wcześniej, dwa lata wcześniej, no to rozmowy, że tak powiem, były bardzo otwarte i sprawa potoczyła się dość szybko, bo ja po prostu jedne, co chciałem wiedzieć, to bardziej niż jakie są warunki kontraktu i cokolwiek, chciałem po prostu wiedzieć, jaka będzie moja rola w drużynie. Trener mi to wyraźnie nakreślił, wydaje mi się, że będę postawiony przed sytuacją, gdzie tak naprawdę ja będę mógł zadecydować, jak ten najbliższy sezon się potoczy, a ja jestem taką osobą, która, że tak powiem, jeżeli mam obstawać, to zawsze wolę obstawać na siebie, stawać na siebie, na swoje możliwości, na moją ambicję i ciężką pracę, więc długo się nie zastanawiałem, przytrafiła mi się ta oferta z Bilbao i byłem zdecydowany, zarówno ja, jak i żona, że wracamy do Hiszpanii, bo mam też, tak powiem, niedokończony jeszcze interes tam z ligą, z niektórymi klubami, więc chciałbym się pokazać z jak najlepszej strony i no, wrócić, tak powiem, na właściwe tory. Doświadczony trener, który od dłuższego czasu Cię obserwował, który Cię chciał, który Cię potrzebuje, to na pewno jest duży magnes. I szybko sobie analizując ostatni sezon ACB, ostatni sezon Bilbao Basket, 13 zespół tych rozgrywek. Nasz dobry znajomy tam występował w ostatnim sezonie, Denzel Anderson. Też myśleliśmy, że taka zamiana nastąpi, że Tomek pójdzie do Bilbao, a Denzel wróci do Ostrowa, bo taki temat też się przewijał. Ostatecznie Denzel wraca do Orlen Basket Ligi, ale do drużyny Dzików Warszawa. Alex Reyes to też taki zawodnik z Twojej pozycji, którego nie będzie w kolejnym sezonie. I Ty, rozmawiając z trenerem Bilbao, właśnie to też dla Ciebie był taki ważny aspekt. Jacy zawodnicy będą zakontraktowani na Twoją pozycję? Na pewno tak, po prostu wiedzieć, jaka jest wizja trenera, ilu zawodników przewiduje na pozycji numer 4, która jest moją naturalną pozycją. Miałem sytuację w tym roku w Saragosie, gdzie tych zawodników było aż 4, więc mieliśmy dodatkowo nadmiar obcokrajowców, więc tymi obcokrajowcami musieliśmy rotować w każdym meczu, a przez to, że mieliśmy aż 4 czwórki, no to najłatwiej było zawsze rotować jednym z zawodników na pozycji numer 4. I po prostu już wiem z własnego doświadczenia, że bez względu na to, jakie masz wyniki indywidualnie, jak się prezentujesz, czasami to wszystko schodzi na dalszy plan, bo po prostu najłatwiejszą decyzją dla trenera jest odstawić od drużyny tak naprawdę jednego z tych 4 zawodników na pozycji numer 4. Lokalni zawodnicy muszą być w składzie, o tym ja też się przekonałem, że lokalni zawodnicy muszą grać i być w składzie, grając teraz w polskiej lidze. Mogą zobaczyć troszeczkę drugą stronę medalu, będąc lokalnym zawodnikiem w polskiej lidze,
że mając możliwości grania, mając ten potencjał do gry, naprawdę te minuty przychodzą, bo to też jest, że tak powiem, rozwiązanie jakiegoś problemu dla trenera. A no jednak no, całą moją karierę spędziłem grając jako obcokrajowiec w różnych ligach, więc tutaj będąc w lidze hiszpańskiej, po prostu zależało mi na sytuacji, gdzie wiem, gdzie wszystko będzie zależało tak naprawdę tylko i wyłącznie od mojej gry, od mojej, że tak powiem, predyspozycji, jak ja będę się pokazywał, a nie od tego, czy ten będzie miał jakiś właśnie jakiś problem, że musi poustawiać w taki sposób skład, tutaj zrobić jakieś roszady, tutaj musi upewnić się, że wszyscy zawodnicy hiszpańscy będą w składzie, więc musi usunąć któregoś z obcokrajowców. Już to mam za sobą, więc wiem, że nie chciałem do takiej sytuacji wracać, dlatego cieszę się, że tutaj w Bilbao sytuacja jest dość otwarta. Na pozycji numer 4 na ten moment, przynajmniej taką wizję miał trener, będzie dwóch zawodników, będę ja i młody Belg The Readers. Gra już w poprzednim sezonie w drużynie z Bilbao, ma doświadczenie mimo młodego wieku, dlatego ja mam, wydaje mi się, że będę takim jestem innym profilem zawodnika niż on, więc każdy z nas może dać od siebie to co może i to tylko się powinno przyczynić do sukcesu klubu w najbliższym sezonie. Powiedziałeś też taką ciekawą rzecz, że w Hiszpanii jest coś takiego, że ci miejscowi zawodnicy często są przed zawodnikami zagranicznymi. Nie masz takiego wrażenia, że czasami w niektórych klubach Orlen Basket Ligi jest wręcz odwrotnie, że jak już się kontraktuje zawodnika zagranicznego, to on musi grać. Bo ja też rozmawiając z zawodnikami z innych dyscyplin sportu nawet, to w poważnych ligach jest tak, że jak przychodzi obcokrajowiec, to on w pierwszej kolejności musi udowodnić swoją wyższość właśnie od zawodnika miejscowego, żeby dostawał te minuty. Tak. W jakiś sposób tak. Wydaje mi się, że też no, trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli przychodzi zawodnik obcokrajowiec do drużyny, to najczęściej przychodzi no, za niemałe pieniądze. To są sytuacje, gdzie chyba jednak mimo wszystko ściągając tych najlepszych zawodników w drużynie, czy licząc na to, że to będą najlepsi zawodnicy w drużynie, kluby podpisują zawodników za wyższe kwoty. No i jednocześnie też wtedy ten obcokrajowiec musi udowodnić tą swoją wartość na boisku, więc dlatego te minuty dla tych obcokrajowców a tych obcokrajowców się pojawiają i drużyny liczą na to, że oni się po prostu wywiążą ze swojej jakiejś tam nadziei w nich pokładanych. Ja osobiście jako Polak miałem minuty na boisku. Wydaje mi się, że nie mogę tutaj narzekać na nic. Dobrze mi się współpracowało z trenerem Urbanem, zresztą ze wszystkimi w klubie. Więc no tutaj no ja ze swojego krótkiego doświadczenia w polskiej lidze akurat nie mam na co narzekać. Ale prawdą jest, że akurat z mojego doświadczenia, tak przez całej kariery, będąc obcokrajowcem w innych ligach, zawsze jest na tobie jakaś presja nakładana, gdzie musisz udowodnić swoją wartość, no bo tak jak mówię, jeżeli nie jesteś w stanie dać więcej niż daje lokalny zawodnik na tej samej pozycji, no to oczywiście w interesie klubu, w interesie federacji jest to, żeby grał lokalny zawodnik, bo będzie się rozwijał, będzie potem świadczył o poziomie tak naprawdę zarówno ligi, jak i reprezentacji w przyszłości. Tomek, my też zdążyliśmy Ciebie poznać przez ten krótki okres czasu w Ostrowie, że nie rzucasz słów na wiatr. Jak byłeś tutaj jeszcze u mnie w studio, chwaliłeś Akademię BM Stali. Byłeś pod wrażeniem, ile dzieciaków trenuje koszykówkę w Ostrowie Wielkopolskim i to też był taki przyczynek do tego, że zobaczymy Cię jeszcze w Ostrowie Wielkopolskim w połowie lipca, bo będziesz właśnie w Ostrowie, nie w Hiszpanii, a w Ostrowie Wielkopolskim organizował swój kamp dla dzieciaków. Tak, zgadza się. Cała idea kampu, że tak powiem, wzięła się troszeczkę z tego, jak zakończył się nasz sezon. I tak jak już mówię, zawdzięczam wiele zarówno klubowi, jak i kibicom z Ostrowa. Troszeczkę, tak powiem, zżyłem się z tą społecznością w krótkim czasie, więc widząc, że może gdzieś tam pozostał niedosyt po tym, jak skończyliśmy sezon. Ja poczułem jakiś tam lekki dług wdzięczności wobec klubu, wobec miasta i wyszedłem z propozycją, czy może nie chcieliby, czy klub nie chciałby pomóc mi w zorganizowaniu takiego kampu. Z inicjatywą świetną wyszedł właśnie Bartek Karasiński, prezes klubu, podłapał od razu temat. Od tamtego momentu sytuacja potoczyła się bardzo szybko, udało nam się, że tak powiem, załatwić wszystkie formalności. Teraz ten kamp rzeczywiście będzie 11-12 lipca dla młodzieży w przedziale 11-16 lat. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam do kontaktowania się zarówno poprzez moje media społecznościowe, jak i media społecznościowe klubu. Jest drogą mailową, można się kontaktować i zebrać więcej informacji na ten temat.
Ostrzegam tylko, że nie zostało nam już wiele miejsc. Kamp przewiduje około 40 uczestników. My w tym momencie już mamy praktycznie cały kamp wypełniony, ale jeszcze te ostatnie pojedyncze miejsca się znajdą. Serdecznie zapraszam wszystkich, bo na pewno ja ze swojej strony będę chciał się troszeczkę podzielić tą moją drogą, którą ja przeszedłem, moimi doświadczeniami. Wydaje mi się, że ten bagaż doświadczeń, który ja mam, jest dosyć ciekawy, szczególnie dla młodzieży, która zawsze marzy o jak największych rzeczach, o podróżowaniu po świecie, o graniu jako profesjonalny koszykarz w przyszłości, więc tutaj ja mogę, że tak powiem, troszeczkę tą swoją wiedzą i doświadczeniem się podzielić. Zarówno jeżeli chodzi o mój czas spędzony na studiach w Stanach Zjednoczonych, moich treningach z drużynami NBA, grą w lidze letniej, jak i poprzez moją drogę jako już profesjonalny koszykarz, czy przez reprezentację Polski, przez takie ligi jak Liga Hiszpańska, Turecka, Niemiecka, Grecka, nawet Liga Polska. Wydaje mi się, że jest to fajna kombinacja, będzie fajny event, mimo że będzie trwał 2 dni, to będą bardzo intensywne 2 dni. Nie tylko skupiony na samym treningu, ale też tak w tym aspekcie samorozwoju dzieci. Wydaje mi się, że jest to fajna inicjatywa, która powinna przekonać zarówno dzieciaków, jak i ich rodziców do tego, że koszykówka jest fajnym sposobem nie tylko na spędzanie czasu, ale także na rozwijaniu się jako człowiek. Ja zakładam, Tomek, że po emisji tego programu listę bardzo szybko zamkniesz, sprawdzaj swoje profile społecznościówki. Ja byłem już w trakcie tego sezonu na kampie Davida. David Bramley też w Ostrowie organizował kamp i on też skupiał się na rzeczach. Okej, koszykówka najważniejsza, ale skupiał się właśnie na rozmowie z psychologiem sportu. Gdzieś tam były elementy pilates, tego przygotowania swojego ciała, rozmowa z dietetykiem i tak dalej, i tak dalej. Ty chcesz iść w podobnym kierunku? Masz coś ekstra do zaoferowania jeszcze przez te 2 dni? Bo domyślam się, że to będą całe 2 dni wypełnione tym kampem. To nie będzie tak, że 11 dzieciaki przyjdą na 2 godziny i 12 na 2 godziny, no tak, i ty jest. Mówisz, okej, dobra, fajnie było, do zobaczenia za rok. Nie, na pewno nie. Może zacznę od początku. Z Davidem mamy świetne relacje, więc na co dzień bardzo dużo rozmawiamy. Mega się zżyliśmy podczas tego okresu w Ostrowie. Jednocześnie znamy się z Davidem tak naprawdę już wcześniej, jak zaczynaliśmy w sumie tak naprawdę naszą przygodę z koszykówką razem w Szczecinie. Mieliśmy po tam bodajże 12 czy 13 lat, jak zaczęliśmy razem grać w jednej drużynie w Szczecinie. Potem gdzieś tam te nasze drogi się rozeszły, ale mówię, David to świetny koszykarz, również osoba z bagażem doświadczeń. I, że tak powiem, jego wizja kampu, że tak powiem, troszeczkę jest wzorowana tą jego drogą, którą on przeszedł. Ja mam, wydaje mi się, swoją drogę, którą ja przeszedłem i wydaje mi się, że to też będzie odzwierciedlone w moim kampie. Na pewno nie zamierzam rywalizować ani z kampem Davida Brembliego, ani z kampem innych zawodników, czy z jakimiś kampami Marcina Gortata. Ja tworzę swoją własną rzecz, którą już miałem, że tak powiem, ta idea tego kampu gdzieś tam mi się rozbijała w mojej głowie przez ostatnie lata. Śmieszna sprawa, mam aplikację z notatkami w telefonie, gdzie czasami jak mam tak właśnie, przychodzi mi jakaś taka idea, to sobie zapisuję jakąś tam notatkę w tej aplikacji i tak naprawdę największy folder, który mam w tej aplikacji, to jest właśnie ten kamp i te notatki tam są już sprzed 3 lat, gdzie jakaś ta pierwsza idea się wtedy u mnie zaczęła, więc pomysłów mam naprawdę bardzo dużo, tak naprawdę jednym ograniczeniem w tym momencie będzie czas, bo mamy te 2 dni w tym roku. Jeżeli wszystko się potoczy fajnie, mam jakąś drogę, którą też wydaje mi się, że mogę obrać, żeby ten kamp dalej się rozwijał, żeby powstała impreza cykliczna, zarówno w Ostrowie, jak i potem w innych miastach, żeby gdzieś tam te wartości, które ja mam, których staram się żyć, żeby też troszeczkę przekazać je dzieciakom, bo tak jak pan redaktor wspomniał, oczywiście możemy się skupiać na tym aspekcie czysto koszykarskim, ale też wydaje mi się, że tego dzieciaki mają dość wystarczająco na co dzień w klubach. A gdzieś tam ważniejsze moim zdaniem od tego, co one się nauczą, czy jakich nowe ćwiczenia ja im pokażę jako zawodnik, wydaje mi się, że ważne jest to, żeby przekazać im te najważniejsze wartości, według których staramy się żyć i te wartości, które mogą nam pomóc w życiu albo które są wartościami, które są bardzo wartościowe, ale wbrew pozorom wcale nie pomagają aż na tyle w życiu, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę jako dorośli, że ten nasz świat na co dzień, w którym żyjemy, nie jest tylko i wyłącznie piękny, kolorowy i wszystko wygląda ładnie, pięknie, tylko oczywiście też zdarzają się sytuacje, gdzie spotykamy na drodze ludzi, którzy czy są wobec nas właśnie może nieprawdziwi, starają się może ukrywać coś przed nami, też czasami, że tak powiem, życie takie
podążanie swoim życiem, będąc taką osobą bardzo otwartą, nie zawsze tylko i wyłącznie ma swoje pozytywne aspekty, więc o tym wszystkim będziemy rozmawiali z dzieciakami. Ja też na pewno przekażę wiele, że tak powiem, informacji, które ja się nauczyłem zarówno od swoich mentorów, od swoich trenerów, którzy mnie prowadzili zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Hiszpanii. Również, że tak powiem, no, detale, jeżeli może bardziej niż same detale koszykarskie, to takie detale na temat tego, jak się prowadzić w ciągu dnia, o czym należy pamiętać, czego należy unikać. To są takie rzeczy, na których ja bym się chciał skupić. I wydaje mi się, że też, no, miałem tak naprawdę pierwszy kamp przed sobą. Ten kamp będzie trwał 2 dni. Tak naprawdę dopiero po zakończeniu tego kampu ja będę mógł powiedzieć, czy to wyszło tak, jak chciałem, czy nie. Będę wiedział, co zadziałało, co nie zadziałało i będę, wobec tego będę mógł potem, że tak powiem, dalej ewoluować ten kamp i iść, że tak powiem, krok do przodu. Spotkamy się na pewno w lipcu i zapytam cię, czy udało ci się wszystko, to co miałeś w głowie, to co miałeś w tej aplikacji zapisane, zrealizować. Tak. Bo też inna sprawa jest taka, że dzieciaki w Ostrowie mają tą możliwość oglądania na co dzień najlepszej polskiej koszykówki, mają też możliwość brania udziału w kampach i też dobrze, że powiedziałeś to, że nie chcesz dublować tego, co było, bo dzieciaki w Ostrowie chyba nie dadzą się nabrać, jeżeli miałyby brać udział w tym, co już było. Dobrze, na koniec, Tomek, też zamknijmy to tematem Akademii, bo też przeglądając media społecznościowe Arget BM Stali dowiedzieliśmy się, że no właśnie, klub nawiąże współpracę z trenerem z Hiszpanii, ale a jeżeli słyszymy, że klub ma nawiązać współpracę z hiszpańskim trenerem, to domyślam się, że we wszystkim palce macza Tomasz Gielo. Możesz nam coś więcej o tym powiedzieć? Tak, wydaje mi się, że tak powiedzieć, że macza palce, może nie do końca może mieć pozytywny kontekst, a wydaje mi się, że ja wiedziałem po rozmowach z prezesem, jak i rozmowach wewnątrz klubu, że klub ma sytuację taką, gdzie ta akademia bardzo szybko się rozwija, ma wiele dzieciaków i oni po prostu nie chcieliby teraz gdzieś tej szansy, która przed nimi stoi, żeby ta akademia dalej się rozbudowywała. Nie chcieliby tego po prostu zaprzepaścić. Niech oni chcą, żeby ta akademia dalej się rozwijała, żeby ten projekt rzeczywiście trwał i nie tylko trwał w stagnacji, ale rzeczywiście każdego roku dawał chociaż mały krok do przodu. Ja ze swojej strony znam trenera Pau Del Pio, który właśnie to jest ten trener, który przyjedzie w lipcu do Ostrowa. Jest to osoba, z którą ja miałem okazję pracować przez 2 lata w Juventucie Badalona. To był mój pierwszy klub w Hiszpanii. Jednocześnie Badalona jest tak naprawdę kuźnią talentów hiszpańskich. Jest to bodajże w tym momencie na pewno najlepsza i szkoła z największymi tradycjami koszykarskimi. Z tego klubu wywodzi się m.in. Ricky Rubio, Rudy Fernandez, Alex Mumbrú. Ta lista naprawdę jest bardzo długa. Kiedyś pamiętam, że była nawet statystyka spośród wszystkich Hiszpanów, którzy grają w lidze ACB, bodajże 25-30% wywodzi się z Badalony, więc jest tam na pewno, jeżeli gdzieś wiedzą, jak rozwijać te młode talenty i jak prowadzić taką akademię, to na pewno w Badalonie. Więc ten trener ma bagaż doświadczeń, jest osobą, która świetnie potrafi przekazać te swoje wartości, tą swoją wiedzę. Były zawodnik, grał na pozycji rozgrywającego, więc też fajnie, że tak powiem, widzi rzeczy, które się dzieją na boisku. I teraz tak naprawdę pojawiła się okazja, żeby połączyć te dwa, że tak powiem, światy. Ja, że tak powiem, zamaczałem ten palec w taki wyłącznie sposób, że połączyłem jedną stronę z drugą. Cieszę się bardzo, że jeżeli wszystko się potoczy tak, jak powinno, że w jakiś sposób też ja mogę się przyczynić do tego, że ta koszykówka w Ostrowie się będzie dalej rozwijać, bo wydaje mi się, że na pewno, mimo że Ostrów nie jest może największym miastem w Polsce, to na pewno żyje koszykówką i to środowisko koszykarskie jest i ma się bardzo dobrze. Są ludzie, którzy są pasjonatami tej koszykówki, którzy oglądają, śledzą nie tylko polską ligę, ale i też koszykówkę na najwyższym poziomie. Więc czemu nie pójść, tak powiem, pójść za ciosem i stworzyć tutaj coś naprawdę fajnego, nie tylko na skalę lokalną, ale tak naprawdę na skalę całej Polski, bo takich akademii z tyloma dzieciakami, tak dobrze obudowaną pod tym aspektem trenerskim, tym aspektem czysto merytorycznym, wcale nie ma tak wielu ośrodków w Polsce, więc dlaczego nie w Ostrowie? Tomek Gielo, jak zwykle, merytorycznie. Tomek, dziękuję ci bardzo. Dobrej pogody ci nie życzę. U nas też jest ciepło. Domyślam się, że na wiosennej wyspie jeszcze przyjemniej. Tak jest, na pewno tak. Nie możemy narzekać. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za rozmowę. Widzimy się w lipcu.
Drodzy Państwo, tyle ze strony Tomka Gielo. Ja zapraszam oczywiście już za tydzień na kolejne wydanie programu Okolice Sportu. Już tradycyjnie też mówię do zobaczenia, do usłyszenia.